Rundę wiosenną zainaugurowały piłkarki Ekorędziemia Lubińska, Zagłębie Lubin. Podopieczne trenera Janusza Przybyły rozbiły na boisku w Rudnej Wartosierac aż 6-0. Bez wątpienia bohaterką sobotniej konfrontacji była Marta Stodulska, która aż 4-krotnie pokonywała bramkarkę rywalek. Z perspektywy wyniku 6-0, ale na pewno warunki gry były utrudnione z tego względu, że no ta pogoda nie za bardzo tak wpłynęła, grząskie boisko, no i te nasze dziewczyny na pewno nie do końca potrafiły docenić przeciwnika, bo zupełnie inaczej się koncentrują, jak grają z lepszą drużyną. I tutaj, zwłaszcza w tej drugiej połowie, było widać, że, no, że nie mogły znaleźć sobie miejsca, stworzyć takich konkretnych sytuacji do zdobycia bramki. A z drugiej strony to no niestety każdego przeciwnika trzeba uszanować i grać na pełnych obrotach i wtedy bramki same będą przychodzić. Mimo okazałego zwycięstwa, z postawy zespołu nie do końca zadowolona była kapitan. Dużo niedokładności w naszym meczu spowodowało, że nasza gra ofensywna nie była skuteczna i nieefektowna. Kamila Okoń wierzy, że drużynę stać na lepszą grę. Jest pozytywnie, idzie ku lepszemu. Wiadomo, że jeszcze coś brakuje, ale to z czasem mamy nadzieję, że to wszystko doszlifujemy.